Witam, jesteśmy na Mazurach w miejscowości Trupel. Pójdziemy sobie na cmentarz rodowy należący do starego rodu Albersów. Bardzo ciekawy cmentarz ze wspaniałą neogotycką kaplicą grobową. Zapraszam. Tutaj mamy filary bramy tego cmentarza. Już sobie idziemy. Jest dosyć zarośnięty, ale idzie sobie tędy ścieżka. W oddali widać już zarys kaplicy. Wspaniała kaplica. Już się zbliżamy do niej. Robi wrażenie. Tam zdaje się Mariusz jest w środku. Piękne, neogotyckie okna. Spójrzcie na sklepienie. Jest krypta. Do krypty sobie zajrzymy. Ale nie ma tam nic oprócz śmieci. Bardzo niewiele się zachowało po Albersach. Bardzo szkoda, bo wiele zrobili dla rozwoju tutejszego majątku. Można powiedzieć, bardzo rozwinęli go gospodarczo. Postawili też dwór piękny. Piękne okno, takie gotyckie, okrągłe. Kaplica się wali, jak widać. Przydałaby się tutaj jakaś inicjatywa, jakiś remont, aby ratować ten zabytek, ale na to się, jak widać, na razie nie zanosi. Mamy jakieś nagrobki. Widać je wyraźnie, tu ktoś nawet odwiedza. Tutaj też widać. Tutaj też taki metalowy fragment, zdaje się, krzyża. Tu jeszcze ułomek jakiegoś nagrobka. Tu mamy jeszcze pozostałości po dwóch nagrobkach. O. Nie ma żadnych inskrypcji. Zatarte, zniszczone. Film jest krótki, bo miejsce kameralne, ale bardzo urokliwe, bardzo ciekawe. Wspaniała, opuszczona, neogotycka kaplica. Zachęcam Was do jej zwiedzenia. Dziękuję, że obejrzeliście film. Wpadajcie czasem na nasz kanał, zobaczcie też inne nasze filmy i widzimy się niedługo. Pozdrawiam, cześć!